Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Pokémon Let's Go! Czyli najnowszej odsłony Pokémonów na konsole Nintendo Switch, przy czym nie jest to typowa nowość. Kolejna część Pokémonów, która ma pojawić się w roku 2019, a odświeżona, chociaż odświeżona to za mało powiedziane, wersja Yellow z 98. Jak dla mnie, no to jest całkiem fajna sprawa, ponieważ podróż pełna sentymentu. Akurat tę część mocno pamiętam i to jedna z ostatnich, jeżeli chodzi o Pokémony, w które grałem. Więc zobaczymy, na ile ten sentyment w głowie pozostał, ponieważ moje ostatnie spotkanie z Pokémonami miało miejsce w roku 2002, gdy kończyła się seria na Polsacie. Po ponad 15 latach myślę, że warto jednak powrócić, odświeżyć sobie pamięć o tych uroczych stworzeniach. Co istotne, gra, podobnie jak inne tytuły od Nintendo, nie posiada języka polskiego, choć może być to plus dla nieco młodszych, ponieważ same słowa tu użyte nie powinny być jakoś specjalnie trudne i można to traktować jako wprowadzenie do nauki angielskiego. To co? Zaczynamy! Witaj! Miło Cię poznać! Zapraszam do świata Pokémonów. Mam na imię Oak. Choć ludzie nazywają mnie profesorem Pokémonów. Ten świat zamieszkany jest wzdłuż i wszerz przez stworzenia nazywane Pokémonami. I jak się pewnie domyślasz, ludzie mają z nimi sporo kontaktu. Jedni traktują ich jako towarzyszy, inni wykorzystują w walce. Choć jeżeli chodzi o mnie, nauka o Pokémonach jest moją profesją. No dobra, ale może opowiedz coś o sobie. Na przykład, jak wyglądasz? Na szczęście nie mamy tu specjalnie wielkiego wyboru, 8 wcześniej przygotowanych postaci, więc jeden z szybszych kreatorów, przez który uda nam się tu przebrnąć, chyba najbardziej podobny, nawet taki 1:1. No i imię. Czy nasze imię się zgadza? Jak najbardziej, może być, kolego. No a tu nasz przyjaciel, a jednocześnie rywal, który dorastał po sąsiedzku. Jak byśmy go mogli nazwać? To nie jest taki łatwy wybór. Niech będzie Staszek, ale przez SH, żeby czasem prawdziwy Staszek nie pomyślał, że to chodzi o niego. Tak, to inny, jak Szrek, ale bez R. Staszrek. Straszek. No dobrze. I see. A to jest oczywiście nasz stwór, Pikachu. Ten, którego bardzo dobrze pamiętam za czasów, gdzie jeszcze Pokémony gdzieś mocno siedziały we mnie. Ale to do tego przejdziemy. A teraz przejdźmy do świata naszych marzeń, pełnego Pokémonów. Rozpocznijmy historię. No, Nintendo Switcha w edycji Yellow nie pamiętam może, ale ogólnie startowaliśmy w domu i tak to się prezentuje graficznie. Co ciekawe, gramy przy użyciu kontrolera Pokeball i pierwsze chwile z nim są takie, bym powiedział, ma swoje plusy i minusy. Na pewno jeżeli chodzi o wpisywanie tekstu czy te standardowe operacje, wygodniej byłoby jednak na Joy-Conie. O, mail od Staszka. Hej. Cóż musisz się dowiedzieć? No a możemy rozmawiać z różnymi ludźmi. No i używać analoga, żeby się przemieszczać. Do menu wchodzimy poprzez X.
co wcale nie jest takie oczywiste na Pokébolu, chociaż proste do wyczucia. No i nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy. Czy ty również? Myślę, że tak, ale jeszcze pochodzimy. No i właśnie, minusy Pokébola. Do poruszania trzeba się przyzwyczaić. Nie są tak intuicyjne, jeżeli chodzi o przyciski na samym początku. Ale z drugiej strony jest to fajna zabawa podczas łapania Pokémonów. No i czasem Poki z niego się tu odzywają. Co więcej, mając po raz pierwszy w ręku takiego Pokébola, no to dostajemy razem z nim, w środku siedzi Mew. Co istotne, jeżeli byśmy kupowali używanego Pokébola, warto się zorientować, czy Mew już z niego wyskoczył, czy nie, ponieważ możemy go w grze odpalić tylko raz. Ale to zrobimy w niedalekiej przyszłości, jeżeli by dane było nam jeszcze tu się spotkać. A może taka seria na live'a właśnie. I'm coming! Tak, czyli przychodzę do góry, jestem, nadchodzę. Dobry Staszko. Co się dzieje? Masz dziwną minę. A nieważne, nie możemy czekać dłużej. Przyszedłem po ciebie. Dzisiaj jest nasz wielki dzień. Nareszcie dostaniemy nasze pierwsze Pokémony od profesora i staniemy się prawdziwymi trenerami. Ale nim to zrobimy... Przeczytałeś mojego maila, którego wysłałem wczoraj? Lepiej to zrób. Sprawdź swój komputer, jeżeli nie. A ja lecę do profesora. Zobaczymy się na miejscu. Panie, ja tu na bieżąco wszystko, tylko powiadomienia cyk, cyk, za minutę już jest ogarnięte. Bez obaw, ale kurczę, my tacy piękni młodzi, telewizory jakie płaskie. Mama. Aha. Do profesora, tak? Lecimy bezpośrednio. Staszek. Powiedział, że dostaniemy jednego z dwóch Pokémonów. Czy już go odebraliśmy? Bo jak nie, to sami się udamy, tak? Wkurzona matka. Jak po świeżaka do Biedronki wyruszy. I wyciągnie tego Pokémona od biednego profesora. No cześć. Ale trzeba przyznać, że jak na Switcha to fajnie wygląda. Tym bardziej jakby... Ogrywać to w tej wersji, powiedzmy, mobilnej, gdzie mamy Joy-Cony wpięte w te całe urządzenie, ekran, no i gdzieś sobie w podróży pogrywać. Nie wiem, czy udałoby się poderwać dziewczynę, ale na Pokémony, chociaż może, są też i fanki. No właśnie, na przykład jak to koleżanka też na Pokémony będzie polowała i jak będą silne, to ją będą chronić. No właśnie. Krzoki. Idziemy. O, sąsiadka z naprzeciwka. Siostra? Szukamy Staszka? Tak. A, czyli to też chyba mama. No dobrze, Staszek powiedział, że będzie u profesora. Z tobą. No i tu się pojawia problem, tak? Czy jeżeli... Mama naszego kolegi podoba się bardziej niż rówieśniczki, to czy na pewno jesteśmy grupą docelową, jeżeli chodzi o tę grę? Ale to są Pokémony, no drabia stracone dzieciństwo, tak? Nie mieliśmy takich Pokéboli, gdzie mogliśmy to wszystko łapać. Znaczy mieliśmy, ale to tam co najwyżej palce można było sobie o nie przyskrzynić, a nie Pokémona złapać. Dzień dobry. No dobra, łobuzie, mów, co tu się dzieje. No cześć. Profesora nie ma. Jak myślisz, te pokebole, które tam leżą, to dla nas? Nie mogę się doczekać mojego. Dobrze, to jak profesora nie ma, to zaraz robimy tutaj mały bałagan. Chociaż nie ma co zwlekać. Trzeba uciekać. Ty nie wyglądasz, ale ty może... Może profesor... Nie wygląda, ale jest autorytetem wśród całego świata Pokémonów. Wielu trenerów ma o nim wysokie poważanie. No pięknie. Kolego, zjadłeś profesora? Technologia jest niesamowita.
Teraz możesz połączyć swojego smartfona z konsolą i przesyłać dane między nimi. No właśnie, bo co istotne, możemy ten tytuł połączyć z Pokémon Go znanym ze smartfonów i wtedy przetransferować część, a może i wszystkie Poki z jednego urządzenia na drugie. Co jest fajne, chociaż trzeba by było mieć trochę Pokémonów na smartfonie. No dobrze. Dziękuję za pomoc. Myślę, że teraz rozumiem was nieco lepiej. Dziękuję za wszystko. O, czy to nie jest Korle? No proszę, 100 tysięcy jaka rozpoznawalność. No przecież. Obiecałem dać wam, tobie i Staszkowi, Pokémony dzisiaj. Nie ma na co czekać. A to co? No proszę, zabłąkane dziki Pikachu. Na dobrą sprawę nie powinno być go tutaj. Ale jak nadarzyła się okazja, może poćwiczymy rzucanie, czy też łapanie. Czyli mamy wziąć naszego Pokébola w rękę i spróbować złapać Pikachu. No dobra, na tyle profesjonalnie, na ile sprzęt pozwoli, postaram się to zademonstrować. Jak działa Joy-Con, pokazuje nam instrukcja, czyli potwierdzamy chęć złapania Pokémona, a później rzucamy. Oho, no właśnie, rzut Joy-Conem prezentuje się w ten sposób, czyli też jest taka fajna zabawa ruchowa, nie ma tak, że tylko klikamy i łapiemy. Tym bardziej nie rzucać, tylko machnąć. No to duża różnica. I co istotne, później te Pokémony zaczynają się ruszać, to wcale nie jest takie proste, tym bardziej, że wystarczy na przykład jakoś tu krzywo przechylić. Okej, będziemy rzucać. Dobra. O, ten chyba jest standardowo taki, że nie da się go nie złapać. To przy następnym pokażę, jak wygląda nieudany rzut. I o właśnie, Pikachu nam się tu odzywał, migał, ale nie pokazałem, jak się udało złapać. Nadrobimy to jeszcze przy innych łobuzach. Jak na pierwszy raz, to całkiem dobrze, mój chłopcze. Kurczę, mała miejscowość, Staszek syn, Korle syn. Na dobrą sprawę to mógłbyś wziąć tego Pokébola i złapanemu Pikachu nadać jakieś imię. No najbardziej żywy Pokémon, jakiego w życiu widziałem. Hej, wracaj! Profesorze! Ten Pokéball, przysięgam, że parę sekund temu go tu nie było, a teraz są trzy. No. Piękna reakcja, spostrzegawczość, gracja, mój chłopcze. Jak widzisz, w jednym z nich jest Pikachu. Którego złapaliśmy? Jak? Korle, ty złapałeś Pokémona? Nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej. No, interesujące. No dobrze, mój chłopcze. Weź tego Pokébola. I dobrze go trzymaj tym razem. Tego, czyli którego? Tego pierwszego? Myślę, że dotykasz złej kulki, kolego. No dobrze, Staszku. Dotkniemy środkowej. Pika w rytmie czacza. Pikachu stał się naszym Pokémonem.
Dziwne. Nie wygląda na takiego, który ustałby w miejscu. Może nadałbyś mu imię? Czy chcemy? Nie, no jest gdzieś w rezerwie... Dobra, nie budźmy kota. Na wszelki wypadek, Pikachu to Pikachu. Nie wyobrażam sobie inaczej. Który dołączył właśnie do naszej imprezy. A Staszek wybiera tego. Gdzie kryje się Eevee? I co istotne, w zależności od tego, jaką wersję gry wybierzemy, możemy właśnie mieć za towarzysza Pikachu lub Eevee. No dobrze, panowie, to was tutaj zostawimy samych. O, złap kilka Pokemonów samemu. O, jeszcze jedna rzecz. Teraz, gdy staliście się trenerami, miałbym małą prośbę do was. Weźcie ze sobą to na dalszą podróż. Czyżbyśmy dostali właśnie Pokédexy? Darowanemu Pokédexowi w ekran się nie zagląda. Co to jest za rzecz? To są Pokédexy, które stworzyłem. Automatycznie zapisują dane na temat Pokémonów, które uda wam się złapać. To naprawdę zaawansowana technologia. Korle, Staszku, chcę wam dać po jednym. Faktycznie zaawansowana. Wyobraźcie sobie Pokédexa. Dziękuję. Możemy zebrać szczegółowe informacje na temat każdego z Pokémonów, jakie spotkamy. Też na temat ich siły, mocy, zdolności. Ale to sprawdzimy sami, już wchodząc do Pokédexa. Oczywiście trzeba go najpierw złapać, żeby zyskać kompletne dane. No i tym samym zebrać dane na temat wszystkich Pokémonów w tym naszym małym bądź dużym świecie. Zobaczymy. Takie jest moje marzenie. Choć sam już jestem na to za stary. Za stary, żeby zrobić tę pracę samemu. Ale wy jesteście na tyle młodymi trenerami, żeby zrealizować to marzenie dla mnie. Ruszajcie. I twórzcie pokemonową historię. Pokédex? Panie, kto to? To 20 lat temu tak nazywali. No dobrze. Im więcej ich złapiemy, tym, jak rozumiem, też nasze dane czy pokemony będą coraz lepsze. No dobra, zobaczymy się gdzieś tam w drodze. A tak to wydaje się, że jesteśmy gotowi na dalszą podróż. Pikachu, to co? Lecimy złapać je wszystkie? Mam nadzieję, bo jeszcze chciałbym się tu zademonstrować trochę, pobawić pokebolem. O, mama. O, jaki śliczny. Dostałeś go od profesora? Co? Sam złapałeś? To niesamowite. Jak nazwałeś swojego nowego przyjaciela? Pikachu. O, jaki kochany Pokémon. Jaki energiczny. Czy jesteś przygotowany? Czy jesteście przygotowani na dalszą podróż? Mam coś dla ciebie. Jest to mapa świata, czy tego tutaj miasta, okolicy. Dziękuję bardzo. Dzięki niej zawsze będziesz wiedział, gdzie się aktualnie znajdujesz. Bezpiecznej podróży tobie i Pikachu. No pięknie, już nas nikt nie będzie zaczepiał. To jeszcze tabliczki. No dobra, a nie możemy czytać tabliczki stojąc za nią. To ciekawe. No dobra, ale biegniemy, chodź Pikachu, bo tutaj cały świat stoi przed nami otworem. To najważniejsza część. Gdzie są łobuzy? No i właśnie, co ciekawe też przy wyborze tego naszego pierwszego Pokemona, Pikachu bądź Eevee. O, chodź tutaj, szczurku.
One nie ewoluują, dlatego warto zastanowić się, z kim chcemy biegać w przyszłości, tym bardziej, że tego drugiego Pokemona będziemy mogli złapać gdzieś na świecie, czyli Eevee możemy złapać, będzie on mógł też ewoluować, ale znowu Pikachu, no już jedyny, który będzie niezmienny z nami do końca. No dobra, postaram się przygotować tu szybko jakieś nagranie. No dobra, to postaramy się teraz zepsuć ten rzut, ale za to, żeby było wszystko widać, jakbym przechylił kulkę i rzucił ją tam gdzieś, o właśnie. No to proszę bardzo, no nie ma. Pokeball stracony, musimy to zrobić naprawdę dobrze. Jak jest to zielone pole wokół naszego tutaj, no jeszcze nie naszego, ale za chwilę mam nadzieję, że to zmieni. Poka, o właśnie, są takie chwile, gdzie nie da rady. One się ruszają, uciekają, odlatują, no im wyższy poziom, tym trudniej będzie wykonać to zadanie, ale teraz, no rusz się i mamy cię, łobuzie. Proszę bardzo. O! Cóż nie tak? Zły czas? Great! No i... Tak to się prezentuje. Tego akurat może nie słychać, ale też jak złapiemy danego Pokemona, to on się w Pokeballu odzywa. Czasem jak się wyłączy grę i kliknie, no to też jakieś tam dźwięki wychodzą. Ale to prawdopodobnie Mew, który jeszcze siedzi w środku. Dziękuję bardzo, Pikachu kocha to. A my mamy nowego Pokemona w Pokédexie. Przy okazji możemy przyjrzeć się danym, jakie tutaj potrafią nam się wyświetlić. Tak, wzrost, waga, rodzaj ataku, płeć. I tak dalej, i tak dalej. Czek. No i mam wrażenie, że tutaj też używając tego kontrolera Pokéball Plus, nie wszystkie rzeczy są dla nas dostępne. Na przykład nie mamy takiego plusa, czy mamy jak na duszę na środek? Nie, na środek jest A, czyli następny ruch. Tak, możemy na Y, to jest potrzęśnięcie Pokéballem. No i mamy Quit. Plusa się nie doszukałem. Być może jeszcze wyjdzie jakaś aktualizacja, która ten problem rozwiąże. Kwestia z tego typu tutaj zastanowienie, czy 150 zł za taki kontroler, no to jest wart swej ceny, czy nie. Może lepiej by było zainwestować po prostu w kolejną grę te pieniądze. Nie powiem, bajer fajny, ale da się bez niego żyć. Chodź tutaj. Dobra, jaki skoczny, jaki zryw... Musisz być taki żwawy? Mamy cię! Ha! No i tak to jest, nienagrany i excellent. No to ja myślę, że z takiego już nie wyjdzie. Dziękuję. Zastanawiam mnie, czy po jakimś czasie ta zabawa może stać się męcząca, tak? Że już trzeba złapać kolejnego, kolejnego i kolejnego, chociaż wydaje mi się, że nie, no. Raczej to jest na tyle fajnie rozwiązane, że jak złapiemy wszystkie i jeszcze więcej, no to akurat to gdzieś ta satysfakcja będzie na takim poziomie, że ani więcej, ani mniej nam nie trzeba. No dobrze, lećmy dalej. Wiemy, jak to działa. Oczywiście Pokémony mogą... O, a może uda nam się to zrobić? Możemy sobie wypuścić takiego Pokémona. Chodź, Pokédex. Nie wiem, czy w Pokédexie, czy w torbie. Pogrzebiemy w torbie. Cóż tu mamy? Pokémon Box. Oczywiście widać tam nasze pieniądze. Ale z tego, co kojarzę, możemy chyba też wypuścić. Możemy, o, zmienić imię. Sprawdzić podsumowanie, Move Pokémon, ale to rozumiem, że Move na tej liście, czyli to chyba nie tu się wypuszcza. To chyba jeszcze nie tutaj, ale tak jak widać, nasza torba. Mamy tu inne fajne rzeczy, jakieś, o, to chyba na ubrania. Coś dla Pikachu. Niestety, nie mamy jeszcze nic, ale mamy pieniądze, więc jak trafimy na sklep, no to będziemy mogli coś zakupić. Power up, rzeczy lecznicze, tutaj cała mapa świata. O! No dobra, zobaczmy, jak ona się prezentuje. A to taka dość uproszczona, a chyba dokładniejsza możemy po wejściu na dany skrawek. Zobaczymy, jak będziemy gdzieś jeszcze. Czy mniej więcej wielkość świata też można sobie wyobrazić, jak to się prezentuje. Chodźcie na party. O, i tutaj będziemy mogli sobie... Jak chcę tego latającego obuza.
No dobrze, to jeszcze opracujemy te rzeczy niebawem, jak się domyślam. Być może jak dojdzie ta trzecia opcja, no bo z tego co wiem... O, Burak chodzi, Buraka złapmy. Z tego co wiem, możemy też tę część Pokémonu wypuścić, żeby biegała podobnie jak Pikachu razem z nami. O, wredny Burak. Bardzo dobrze. Chodź, jesteśmy gotowi. Nie no, my tutaj to jest duma narodowa, zbieranie buraków, więc chyba nie damy ciała. That's great. Jeszcze cebula by się przydała. No i jak zdrowo. Kolejny Pokémon w naszej kolekcji. A co więcej, zbieramy też doświadczenie dla naszych tutaj pozostałych towarzyszy. Informacje dla pana profesora. Co prawda teraz te poki wpadają szybko jeden za drugim, ale no to na pewno się dość prędko też zmieni. Co ciekawsze, sztuki raczej będziemy musieli szukać gdzieś po całym świecie. Chodź kolego, nabij nam siódmy poziom. A może przyspieszę sam proces łapania. Przynajmniej tych Pokémonów, które już widzieliśmy wcześniej. Tak wspomniałem, jeżeli nawet byłaby seria, to co najwyżej na live'a. Chociaż to przyznam, że jest coś w tych Pokémonach fajnego, że chciałoby się pobiegać. Najwięcej. Widzisz te tutaj skarpy wokół nas. Trochę to przerażające, ale możesz zeskoczyć niżej. I dzięki temu wrócisz do miasta szybszą drogą. Jak rozumiem, wspinać się na nie nie możemy. Odejdź. O właśnie, tak to mniej więcej się prezentuje. Wygodne, fajne. Kurczę, tylko tych buraków nam się tu rozrosło. Już nikogo nie chcemy łapać. Chcemy zobaczyć dalszą część przygody. A w tę stronę to działa? Nie, niestety. Nie ma. Chodź po krzakach. Uważaj na kleszcze. Co jest, Pika? Znalazł coś w krzakach. Raspberry from Pikachu. A dziękuję. Jak rozumiem, to są też takie jagody czy smakołyki, dzięki którym łatwiej nam będzie łapać niektóre Pokémony. A dziękuję. Bardzo fajny, słodki Pokémon z nami tutaj chodzi. Ale on jest niejadalny, jakby co, kolego. No i jak złapię Pokémona, no to później zapraszam na walkę. A my witamy się w kolejnym mieście. Grzechem byłoby nie odwiedzić placówki medycznej. No dzień dobry. A maszyna akurat w remoncie. Nic tu po nas chyba. Najważniejsze w tym wszystkim, że znajdą się też i koleżanki dla nas. Znowu coś? Pikachu szabrownik. Coś tym razem wyciągnąłeś z tego pola. No i bardzo szczęśliwy, tak? Widzi kwiatki. I co? Łobuzie. No właśnie, co istotne, gra tu cały czas też podpowiada, żeby dołączył do nas partner, bo z tego co kojarzę, jest dostępny lokalny koop. Nie wiem, czy się nie idzie połączyć też multi. Nie mam pudełka akurat przy sobie, ale to postaram się gdzieś w opisie nadrobić takie rzeczy. Przychodzisz tu z miasta Palet? Tak, euro 5. Musisz znać profesora. No patrząc na to, że tam były dwa domki i laboratorium, to nie było innej opcji. Mam paczkę dla niego, ale nie mogę opuścić Pokémartu. Przynajmniej nie teraz. Czy zabrałbyś to do profesora? Pewnie. Mamy przesyłkę w naszym plecaku. No dobrze, pozdrów profesora ode mnie. Czy chcemy wrócić bezpośrednio do laboratorium? Czemu by nie? To może być też dość istotna kwestia w naszej przygodzie. Dzień dobry. Już wróciłeś? Dlaczego? Jak się sprawuje, Pikachu? Wszystko pika, chyba okej.
Pikachu wygląda naprawdę jak partner stworzony dla ciebie. Znaczy towarzysz podróży, tę sprawę. Dzisiaj to różnie może być, co, jak. Będziesz naprawdę świetnym trenerem Pokémonów. O, masz coś dla mnie? No i oddajesz przesyłkę. Ho, nadeszła. Dziękuję. Cześć, profesorze. Na temat mojego Eevee. O, Korle. Siema. Pikachu tak na tobie jeździ? Co za wspaniałe wyczucie czasu. Mam coś dla was. O właśnie, a nam Pikachu już załatwił trochę Raspberry. Świetnie, właśnie byłem głodny. To nie dla ciebie, synu. Mała mieścina, cóż zrobić? To są jagody dla Pokémonów. Nie dla ludzi. No tak, Staszek, jagodzianki. Cóż zrobić, nie powstrzyma się tego. Jeśli chcesz złapać Pokemona, rzuć mu jagódkę i powinno być łatwiej. Oczywiście zanim weźmiemy Pokepola w rękę. Dzikie Pokemony są zdecydowanie szczęśliwsze i łatwiejsze do złapania, gdy tylko zjedzą jagódkę od nas. No dobrze, jagód. Było blisko. Prawie poknąłem. No dobrze. Wy dwaj. Chcecie złapać wiele różnych Pokemonów, czy skupić się na treningu swoich najlepszych? Najważniejsze to, żebyście mieli zabawę z tego. No dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, to chcę złapać wiele różnych Pokemonów. Ale też i wyćwiczyć je na silne. Aha, dwa w jednym. No to... O, czekaj. Come on. No dobra. Pokaż, co potrafisz ze swoim Pokemonem. Jak rozumiem, jesteśmy wyzwani na pierwszą bitwę, na pierwszy pojedynek. Z czemu by nie? Tego jeszcze nie widzieliśmy, jak to działa. I zostaliśmy wysyłani przez Staszka, który wysyła swojego Eevee. Nie ukrywał, że miałem spory problem. Sentyment do Pikachu, czy wygląd Eevee, który no, wygląda na naprawdę fajnego Pokemona. Moglibyśmy oczywiście zmienić, można by było dorzucić albo wyleczyć tę sprawę. Jak widać, my tych kulek w ręce mamy dużo więcej niż nasz kolega. Ale walczmy. Pikachu musi się pokazać z jak najlepszej strony. Pieruny gromiste, siarczyste raz. No nie zrobiły większego wrażenia. No dobrze, co my tu jeszcze mamy? Możemy, jak rozumiem, osłabić atak naszego przeciwnika, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie, nakrzycz na niego. Już jest smutniejszy. Co nie zmienia faktu, że nie boli jego uderzenie. No dobra, to my w takim razie przećwiczmy. To mogliśmy też osłabić jego osłony, jak rozumiem, i szybki atak. Czemu by nie? Oj, proszę bardzo. Warto się dowiedzieć tego i owego o naszym przeciwniku. Nie wiem, czy mogę począsać. No właśnie to info. No może później to jeszcze obadam. Ponieważ, no jak to te Pokemony, mają mocne i słabe strony, na przykład odporność na elektryczność i wtedy wyciąganie Pikachu czy atak burzą nie ma większego sensu, ale tak tu, ten szybki atak, widać, że jest całkiem niezły. Farciarz, farty się nie liczą. Teraz już nic nie pomoże. Chociaż nasz atak został osłabiony. Jakbyśmy weszli tu jeszcze raz, Thundershock, tylko próbuję... Próbowałem informacje włączyć, ale to jest ten właśnie problem Pokebola, tak? Niby dwa razy począsnąć nim i powinniśmy dowiedzieć się czegoś więcej, ale nie tym razem.
Tak samo jak nie tym razem, jeżeli chodzi o wygraną Staszka. A przy okazji nasz ptaszek urósł do 5 poziomu. I nauczył się nowego ruchu. I kolejny ptaszek urósł. Trochę się zebrało tego. Jak? Przegrałem? O, i to za kasę, za pieny. Ciekawa waluta. No dobrze. Tyle tak, rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, żeby się nauczyć tego wszystkiego, a i tak przegrałem. No cóż. Ale myślę, że muszę poćwiczyć swojego Pokemona i przygotować się na kolejną bitwę, która niebawem nadejdzie. No i jak? Podobała ci się pierwsza walka? Twój partner, twój towarzysz wygląda na takiego, jakby mu się spodobało. No dobrze, i nam przyznam, że pierwsze chwile w tym Pokemonowym świecie też są fajne, szczególnie tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś grał wcześniej wielą, no bo tak jak nie miał nigdy do czynienia z Pokemonami, a ma podobnie na karku 30 lat, bądź trochę mniej, trochę więcej, no to jest szansa, że się odbije od tego tytułu. Chociaż jak to mówią, na Pokemony nigdy za stary, nigdy za młody. Ile w tym prawdy? No zobaczymy. Jeżeli mielibyście ochotę spotkać się jeszcze na live w tej serii, no to zawsze chętne, żeby porzucać kulami. A jeżeli nie, no to będę też wdzięczny za jakiś komentarz, informacje, jak to wasze przygody z Pokemonami wyglądały, bądź może ich nie było. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. Przy okazji odblokowali nam możliwość wypuszczenia Pokemona. I tak to się też prezentuje. Nasza nowa ekipa. No dobrze. Lećmy. Raz jeszcze trzymajcie się. Hej, hej.